Produkujemy tyle śmieci, że przestaliśmy nad nimi panować. Myślicie o plastiku i słusznie. Ale wyrzucamy też tony odpadów przemysłowych i jedzenie, którego nie zdążyliśmy albo nie chciało nam się zjeść. Nie wyobrażamy sobie życia bez samochodu, lodówki i telefonu, ale konwencjonalne źródła energii są na wyczerpaniu. Medycyna robi postępy, ale nadal przegrywamy walkę z cukrzycą, otyłością, osteoporozą, a także chorobami, przed którymi kiedyś chroniły nas antybiotyki. Naukowcy na całym świecie pracują nad rozwiązaniami. My też. Naszą bronią są drożdże. Modyfikujemy je tak, by przekształcały lotne kwasy tłuszczowe z odpadów organicznych w lipidy, z których produkujemy biopaliwa. Inżynieria genetyczna pozwala nam też usprawnić proces rozkładu mikroplastiku. Bakteriofagi, jeźdźcy apokalipsy mikroświata, mogą zastąpić antybiotyki. Zabijają bakterie wywołujące choroby, nie szkodząc organizmowi. To nadal terapie eksperymentalne, ale pracujemy nad tym. Badania wykazały, że otyłość i cukrzyca niszczą komórki macierzyste. My je odmładzamy i ponownie wszczepiamy do organizmu. To wzmacnia jego potencjał regeneracyjny. Komórki macierzyste sterują też procesem odbudowy tkanek. Mogą przyspieszyć zrastanie złamanej kości, wpływać na regenerację wątroby i trzustki. Wiemy jak. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pozakonkursowy pod tytułem Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów.